projekt North Cleveland Lane. Już zbliżamy się do końca projektu. I też w związku z tym zawisła już tablica na sprzedaż. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie prywatną sprzedażą. Już było kilka osób, którzy pukali, pytali nas, czy dom będzie na sprzedaż. Także myślę, że tutaj jak już będzie informacja, to będzie jeszcze większe zainteresowanie. Z przodu ogródek jest już przygotowany na wysypanie kamyczków, które przyjadą dzisiaj. I w środku jest położona podłoga, pokażę Wam. Na całym parterze jest już położona podłoga, taki laminat, kolor orzech. Tak to już od razu wygląda ładniej. Tutaj jest cała ta część położona bez żadnych tych listw. Wszystko jest jedna powierzchnia. Daje taki fajny efekt przestrzeni. Tak samo w kuchni. Wszystko jest ta sama podłoga. Była dosyć tania podłoga. Udało nam się korzystnie kupić na promocji za 8 funtów za metr. Także dość tanio. Tutaj już są też położone przeze mnie kafelki. Tak samo jak na poprzednich domach wykorzystałam ten trik, że przecięłam na pół większe kafle i ułożyłam je w taką cegiełkę. I do ładnego wykończenia takie srebrne listwy. Mamy też w końcu podłączoną elektrykę. Tutaj są te spotlighty. Już podłączone też tutaj wszystko. Płyta, piekarnik. A tutaj na suficie też jest dodatkowe światło. Zaczęliśmy też już montować skirting boardy, te listwy wykończające. I tutaj jak się przyjrzycie, to widzicie, że są takie szpary. A pokażę Wam, jak się tych szpar pozbyć. Do tego jest taki specjalna taka mazia. Decorator's Caulk. Pokażę Wam, jak się tego używa, jaki to daje wspaniały efekt. Także tutaj do wypełnienia tych dziurek, szparek, potrzebujemy taką mazię. Jeden zgrabny paluszek. I mokrą szmatkę. I po prostu tutaj nałożę w te szparki tego kolku. Wyrównam to palcem, potem wyczyszczę szmatką. Zobaczycie, jaki będzie fajny efekt. Tada! Taki jest efekt końcowy. Wszystkie te szparki, które to były, nawet tutaj na rogu sobie wypełnimy. I wtedy wymalujemy to farbą do drewna, tak samo jakbyśmy malowali skirting boardy, i tutaj ta różnica zupełnie zniknie. Także w ogóle się nie przejmujcie, jak macie jakieś takie właśnie szparki. Anglicy ten decorator's caulk stosują bardzo powszechnie do zakrywania wszelkich niedoskonałości, niedociągnięć. No i my też właśnie się tej metody nauczyliśmy i bardzo nam to ułatwiło życie. Pokażę Wam jeszcze szybko, co się zmieniło u góry. Tutaj aż takich dużych zmian nie ma. Są uchwyty na drzwiach. Tutaj trochę przerobiona elektryka. Drzwi do prysznica. Jest też już tutaj to światełko, o którym mówiłam we wnęce. Jeszcze będą dwie szklane półeczki. Łazience, pokoje, też tutaj są kontakty, będzie kładziony dywan w przyszłym tygodniu, są już też kaloryfery, tutaj właśnie skirting boardy, takie wyższe na piętro. Tutaj mamy plan, żeby skończyć ten projekt w ciągu 3 tygodni.
Zobaczymy, jaki będzie odzew na tą naszą ofertę prywatnej sprzedaży. Być może uda się sprzedać jeszcze zanim remont będzie skończony, co by było sytuacją idealną. Będę Was informować, jak tutaj sytuacja wygląda. Zapraszam, żebyście mnie subskrybowali. Tutaj nie martwcie się, że projekt się kończy. Już szukamy kolejnego projektu. Także będzie kolejna dawka informacji. Jak ten się skończy, również z tego kolejnego. Na razie, hej!